Chciałbym, żebyśmy dzisiaj opowiedzieli, jak powstaje film animowany rysowany. Czy to właśnie w takiej technice klasycznej, czy z wykorzystaniem komputera. Od czego zaczynamy? Załóżmy, że mamy już scenariusz do filmu. No, kolejnym etapem jest scenariusz obrazkowy. Film jest sztuką wizualną, więc musimy scenariusz, który jest słowem, przełożyć na obrazek. I to polega na tym, że dzielimy cały ten film na ujęcia i do każdego... To jest przykład storyboardu, tak? No, tu jest przykład storyboardu Komukoka, no więc mamy obrazki, do każdej sceny jest przynajmniej jeden, czasem więcej obrazków, zależy od akcji. I obok czy pod obrazkiem jest opis akcji. Czasami jest też podany czas danego ujęcia, jeżeli... Na tym etapie można to już z grubsza określić. Tutaj mamy projekty postaci. No, postać powinna być zaprojektowana tak, żeby już animator, który dostanie taki projekt, żeby wiedział, jak ta postać wygląda z przodu, z boku, z tyłu, z trzy czwarte, jakieś ewentualnie jakaś mimika czy coś takiego. To powinno się znaleźć w projekcie postaci. Dzisiaj możemy też ten storyboard w pewnym stopniu ożywić, poruszyć. No tak, i taki ożywiony storyboard nazywamy animatikiem. Jest to no tu jest taki bardzo, bardzo szkicowy animatik, gdzie sfilmowane mamy nieruchome obrazki, ale już na tym etapie możemy sprawdzić montaż, ustalić w jakimś tam stopniu precyzji czasy poszczególnych ujęć. A jeżeli do tego mamy jeszcze ścieżkę dźwiękową wcześniej, no to możemy to zrobić rzeczywiście z dużą precyzją. Animator przystępuje do akcji na podstawie zgromadzonych do tej pory materiałów i zaczyna ożywiać już precyzyjnie postacie i kreować cały ruch w filmie. Jak to robi? Jak to robił klasycznie, jak robi dzisiaj na komputerze? No klasycznie przede wszystkim, tu jest różnica taka, że klasycznie no to robił to na papierze, takim niezbyt grubym, na stole podświetlanym. Z wykorzystaniem specjalnych bolców, tak, to jest wynalazek amerykański. Te bolce. Wszystko później, kolejne etapy też wykorzystywały perforacje papieru, czy później celuloidów, czy dekoracji i bolce. I one, to wszystko się trzymało na tych bolcach, więc one są bardzo ważne. Animator no, zaczynał od faz głównych, czyli jak to inaczej się dzisiaj nazywa, klatki kluczowe. To jest ten moment ruchu, kiedy ruch zmienia kierunek. I jeżeli precyzyjnie sobie te klatki kluczowe narysował, to w zasadzie to, co najważniejsze, już miał. Później musiał je uzupełnić. Tak, później musiał je uzupełnić i często w większych studiach na przykład było to, ta praca była dzielona, kto inny robił animację główną, kto inny później fazował. Był podział pracy. W tym momencie nam się już postać rusza, ale ona, tak jak wspomniałeś, jest narysowana ołówkiem. A jak otrzymywał się ten efekt finalny, który widzieliśmy później na ekranie? Często kolorowy, malowany. Mm-hmm. Jeżeli animacja już była zrobiona, to pierwszy jakby etap to było kopiowanie. Kopiowanie animacji na celuloidy. Celuloidy przeźroczyste, po to przeźroczyste, żeby kładło się je później, jeżeli się już filmowało pod kamerą, kładło się je na dekoracji i dzięki temu, że były przeźroczyste, no te postaci, jakby dekoracje było widać i ta postać potem siedziała rzeczywiście na jakimś tam, w konkretnym miejscu, tak. Mamy już pomalowane celuloidy, mamy również tła i teraz następuje, rozumiem, ten moment kluczowy, czyli trzeba to połączyć w jedną całość. Jak to wyglądało? W jaki sposób osoba, która obsługiwała kamerę, wiedziała, jak to łączyć, jak długo miały trwać poszczególne ujęcia? No i tutaj jest właśnie ważna rzecz, o której żeśmy nie powiedzieli, która już wcześniej
jakby miała swój element, znaczy zaczynała swoje życie trochę wcześniej, to jest recepta animacyjna. Czym jest dokładnie ta recepta? Recepta jest informacją, to znaczy każdy rysunek animacyjny musiał mieć swój numer. Numer warstwy i numer rysunku. I tak jak tutaj mamy, tu mamy klatki, to z kolei tutaj mamy cztery warstwy. Jest też warstwa dekoracji i jest informacja, co się dzieje z kamerą. I animator, jeżeli już zrobił animację, to musiał wszystkie te rysunki, numerację, to wszystko spisać na tej recepcie. Mama bardzo pragnęła, abym został kompozytorem lub wirtuozem. W sklepie muzycznym przymierzałem wszystkie instrumenty w moim rozmiarze. Zobaczyliśmy pracę animatora jeszcze pracującego klasycznie. A jak wygląda to dzisiaj z wykorzystaniem komputera? Rysujemy też ręką, ale używamy do tego już nie ołówka, tylko korzystamy z tabletu. Na tablecie rysujemy piórkiem. Rysujemy na tablecie, widzimy to na monitorze komputera. No i w tej chwili mamy, o tyle jest lepiej, że widzimy, że możemy, że mamy większe możliwości chociażby samej kreski. No tak, to już nie jest zwykły ołówek, tylko możemy... Tylko możemy już tak, możemy mnóstwo rodzajów pędzli sobie przygotować. I to już może animator zrobić od razu, już odpada etap kopiowania. No i tutaj nie ma etapu filmowania. No nie ma. Znaczy nie ma czegoś takiego, że się idzie pod kamerę, natomiast dalej jest ważna recepta, tylko że tworzy się ją jakby w trakcie. No. Też w jednym z programów komputerowych. Tutaj mamy poszczególne klatki animacji rozmieszczone w czasie. Tu mamy klatki, tu mamy poszczególne fazy ruchu. Każda z tych cegiełek to jest jedna faza i tyle, tak jak ona jest tutaj długa, to ona tyle klatek zajmuje, czyli tu na przykład jest ruch po trzy klatki. Dzięki temu, że tutaj możemy tych warstw mieć dużą ilość, możemy jakby inaczej planować też ten montaż, możemy w międzyczasie wprowadzać jakieś inne elementy, możemy od razu jakby sprawdzać, jak na dekoracji ta animacja wygląda. Ale komputer niestety niczego sam nie robi. No nie chcę robić sam. To znaczy czasami ułatwia wiele rzeczy. Komputer jest narzędziem, jest doskonalszym narzędziem niż wcześniej używane. Ale bez tego elementu między monitorem a oparciem fotela to komputer niczego sam nie zrobi. To wszystko jest w głowie, to wszystko robi człowiek. Jeżeli jest to animacja rysowana, no to też każdą klatkę trzeba narysować.